Nieco ponad 1 410 000 zł dostanie powiat z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2019 rok. Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Bolesławieckim zaopiniowała podział pieniędzy na najpotrzebniejsze zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej. Niespełna 623 000 zł przeznaczono na wsparcie działalności warsztatów terapii zajęciowej. Dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych to około 65 tysięcy złotych. Potrzebę uczestnictwa w turnusach w tym roku zgłosiło 100 osób. Wpłynęło na turnusy ponad 100 wniosków na kwotę około 250 tysięcy. No tutaj ta kwota, proszę Państwa, którą proponujemy, jest dużo niższa, dlatego pomocą byłyby objęte dzieci, jak również osoby niepełnosprawne ze znacznym stopniem, które nie korzystały z tej formy pomocy w ubiegłym roku. Prawie 500 000 zł pochłonie zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, na przykład protezy, kule, cewniki, pieluchomajtki. Tego typu potrzeby zgłosiło 530 osób. Dużym wsparciem dla niepełnosprawnych jest działająca przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie wypożyczalnia urządzeń, które są niezbędne osobom chorym. Z puli PFRON można otrzymać też dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Proponujemy w ramach rehabilitacji zawodowej, aby na zadanie dotyczące przyznawania środków na działalność gospodarczą przeznaczyć kwotę 20 tysięcy. To jest pomoc dla osób niepełnosprawnych, które będą chciały rozpocząć własną działalność. To jest zadanie realizowane w zasadzie od początku, od kilkunastu lat. Osoby niepełnosprawne, które taką formę pomocy otrzymały, wiemy, że mimo że umowa z powiatem już się skończyła, to te firmy jeszcze na rynku w dalszym ciągu istnieją. I to są firmy usługowe, to są firmy, które się zajmują na przykład instalacją wentylacji, pracami budowlanymi, remontowymi. To jest na przykład kancelaria adwokacka, firma, która służy doradztwem dietetycznym. No bardzo różny zakres jest tej działalności, którą osoby niepełnosprawne podejmują. Dofinansowanie PFRON mogą otrzymać pracodawcy na wyposażenie stanowisk pracy dla niepełnosprawnych. Interesującym pomysłem na zdobycie kwalifikacji, a często na późniejsze zatrudnienie, są 6-miesięczne staże u pracodawców i szkolenia prowadzone przez Powiatowy Urząd Pracy. Radni bez zastrzeżeń przyjęli zaproponowany podział pieniędzy.